Magda Adamowicz, dobry wieczór. Druga połowa października zapowiada się zdecydowanie przyjemniej, bo do Polski zawita babie lato. Ale zanim to nastąpi, to najbliższa doba jeszcze przyniesie nam trochę deszczu. Gdzie popada i dlaczego? Zobaczmy przy mapach. Na początek przyjrzymy się sytuacji barycznej nad naszym kontynentem, nad którym rozbudowuje się teraz układ baryczny wysokiego ciśnienia. On już niedługo swoje centrum będzie miał nad zachodnią Polską. Tutaj, na zachodzie naszego kontynentu, tu mamy teraz liczne niże i fronty atmosferyczne, dlatego zwłaszcza w Hiszpanii pogoda w ciągu najbliższej doby będzie trudna i dynamiczna. Ale nam te niże na razie nie grożą, bo wyż jest na tyle rozbudowany i na tyle silny, że będzie gwarantował nam dobrą pogodę w ciągu najbliższych kilku dni. Do Polski dopływają teraz chłodne masy powietrza z północnego zachodu, dlatego to, na co możemy liczyć, to nie więcej niż 15 stopni, ale tutaj od południa i od południowego zachodu zaczynają dopływać do naszego kraju nieco cieplejsze masy powietrza, dlatego w kolejnych dniach możemy już liczyć na znaczne ocieplenie. Ta noc przyniesie przelotne opady deszczu na wschodzie i na północy kraju. W pozostałych regionach, czyli na południu, na zachodzie, bez opadów, ale będzie to dość chłodna noc. Na termometrach tylko 1 stopień, między innymi w Katowicach i w Krakowie. 3 stopnie wskażą termometry w Łodzi, 2 na zachodzie, a najcieplej tej nocy będzie w Warszawie, tutaj 4 stopnie. W ciągu dnia odchodzący front atmosferyczny przyniesie jeszcze przelotne opady deszczu na wschodzie i na północy. Prognozujemy, że będzie to maksymalnie do 5-7 litrów wody na metr kwadratowy. Ale zwłaszcza na zachodzie pogoda zapowiada się bardzo przyjemnie, tutaj dużo słońca. Tak jak wspomniałam, cały czas dość chłodno, ale wyrównane wartości w całym kraju. 11 stopni na wschodzie, 12 wskażą termometry w centrum, a najcieplejszy będzie m.in. zachód, na przykład w Poznaniu albo w Zielonej Górze. Prognozujemy jutro 13 stopni, choć ta odczuwalna temperatura w słońcu może być jeszcze nieco wyższa. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie idzie w górę. Na barometrach w Warszawie jutro w południe 1009 hektopaskali. Kolejne dni zapowiadają się wyśmienicie w pogodowo środa. Na termometrach od 11 do 14 stopni, bez opadów zarówno w środę, jak i w czwartek. Z każdym dniem będzie też nieco cieplej. W czwartek już do 16 stopni, w piątek nawet 17 stopni na zachodzie, cały czas piękna wyżowa pogoda, nieco więcej chmur w sobotę na zachodzie, ale z nich padać nie powinno, na termometrach do 17 stopni. O pogodzie to wszystko, dziękuję. Dobrego wieczoru. Magda Adamowicz, dzień dobry. Druga połowa października zapowiada się zdecydowanie przyjemniej, bo już niedługo do Polski zawita babie lato albo polska złota jesień, jak kto woli. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze najbliższa doba przyniesie nam trochę deszczu. Gdzie popada tej nocy? Głównie na północy, na wschodzie i lokalnie też w centrum. Będą to opady do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałych regionach, czyli m.in. na zachodzie, ale również na południu, bez opadów, a temperatura w nocy spadnie do 1 stopnia w Katowicach, w Krakowie i w Poznaniu. 2 stopnie prognozujemy m.in. na zachodzie, a najcieplej tej nocy będzie w Warszawie, bo tutaj termometry wskażą 4 stopnie. W ciągu dnia odchodzący już front atmosferyczny będzie przynosił przelotne opady deszczu jeszcze na wschodzie i na północy. Opady będą słabnąć, prognozujemy, że spadnie maksymalnie 5-7 litrów wody na metr kwadratowy, a więc momenty przejaśnień też będą się pojawiać. Najwięcej słońca jednak prognozujemy tutaj na zachodzie kraju, bo tutaj powoli na pogodę będzie wpływał wyż. Na termometrach cały czas jeszcze niskie i dość wyrównane wartości, bo do Polski płynie teraz chłodne powietrze z północnego Atlantyku. Dlatego to, na co możemy liczyć maksymalnie, to tylko 11 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Na wschodzie 12 stopni wskażą termometry w centrum, najcieplejszy będzie zachód, tutaj 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie idzie w górę. Na barometrach w Warszawie jutro w południe 1009 hektopaskali. Kolejne... Cały czas dochodzi do siebie po kontuzji kolana i stąd ten spadek o 4 oczka. A u nas nastąpi wymiana liderek, bo Magda Adamowicz dołączyła. Dobrze. Bez urazy, ale było super. Dziękuję ci bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.
No i jaka ta jesień? Dobry wieczór. O, wyśmienita. Prognozy mam naprawdę bardzo dobre i tym razem bez żartów, choć jeszcze musimy się uzbroić w trochę cierpliwości, bo jeszcze nad Polską Wschodnią i Północną zalega front atmosferyczny, który już teraz przynosi nam przelotne opady deszczu. Padać będzie też w nocy właśnie w tych regionach. Lokalnie również w centrum pojawią się przelotne opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Ale tutaj na zachodzie, na południu już zdecydowanie lepsza aura, choć noc będzie zimna. Możliwe przegruntowe przymrozki, bo w Katowicach, w Krakowie czy w Poznaniu prognozujemy tylko jeden stopień na poziomie 2 metrów. 3 stopnie wskażą termometry w Łodzi, a 4 w Warszawie. W ciągu dnia odchodzący front atmosferyczny cały czas będzie jeszcze dawał przelotne opady deszczu, ale te z każdą godziną będą słabnąć. To już naprawdę będą niewielkie opady, pojawiające się głównie na wschodzie i na północy kraju. Tutaj, zwłaszcza na zachodzie, zaznaczy się już wyż, który przyniesie bardzo pogodną, momentami słoneczną aurę. I tutaj też będzie najcieplej, choć bez rewelacji, bo do Polski cały czas dopływają chłodne masy powietrza z nadpółnocnego Atlantyku. To, na co maksymalnie możemy liczyć, to 13 stopni na zachodzie, 12 stopni w centrum i 11 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie idzie w górę i to zapowiada nam bardzo dobre kolejne dni. Zobaczmy, co będzie nas czekało w środę. Tylko słońce, jakieś chmury będą pojawiać się, ale z nich na pewno padać nie będzie. Na termometrach z każdym dniem nieco wyższe wartości. W środę od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 14 na południu i na południowym zachodzie kraju. Kolejny dzień, czwartek, jeszcze pogodniejszy, jeszcze więcej słońca i jeszcze cieplej. 16 stopni na zachodzie, 15 stopni w centrum, a 12 na Suwalszczyźnie. I tutaj, zwłaszcza na zachodzie, niebo praktycznie będzie bezchmurne. Taka aura bardzo dobra, pozytywna, utrzyma się z nami co najmniej do soboty, od niedzieli jakieś zmiany, ale na razie polska złota jesień. To czekam na ten najbliższy ciąg dalszy. Dzięki, dziękuję Państwu. Dziękuję. W takim razie, a my idziemy w tę chłodną noc. Do zobaczenia. Dobranoc.